będzie, no ale nie wiem akurat jak będzie, jak miał się, jaki jest raport dla mnie. No mówię, raborcik jest dla ciebie tak Santiago od 0 do 3. Od 0 do 3, także mówię, 100% tak cię czytam, także mówię, troszkę to pływa. Niech się browar odezwie, zobaczymy jaka różnica jest. No, jak się mam dołożył, że mają taki mam, żeby taki mam powstanie, bo troszkę tego się odbierało. No, z tego mam okej do 9 cały czas na tych ma, także nie wiem, no, wyszli tak samo, nie ma się tutaj podzielić, bo wyglądnie też bardzo ładnie do piąteczki. Wszystko oczywiście będzie wsuwać na filmiku, to sobie zobaczycie. Za jakieś tam 10-15 minut, bo troszkę tego wstawienia będzie w tej chwili. Także proszę bardzo. No, no, browar to bez różnicy, no kurde, browar do mnie grzmisz jak ogień, zobaczę sobie. Mam 3 filmy, chyba 3 wrzucę. No dobra, okej, okay. Ja odskakuję w takim razie. Będę się tutaj za to wstawianie, także Zbyszek do ciebie. Dla was oczywiście najlepszego tutaj, 73 i no i do kolejnej. Także proszę Zbyszek. Okej, okay, dziękuję. No dobra, zobaczymy. Później zobaczę, jak to tam w ogóle wygląda w podsłuchu. Także no, Bartek akurat widzi to, ale ostatnio jak było, to akurat były to silniejsze sygnały. Widzisz, akurat w tej chwili akurat jest jak jest. No, ale chociaż można zrobić QSO w 36.50, chociaż powiem ci, że na Alpatarno w tej chwili 36. i 39. dywizjon to słyszę jak na dłoni, to tam na porządku ponad 9S. Także no akurat po prostu niektóre stacje wychodzą lepiej, nie wiem, być może akurat trafiam na i słyszę te stacje tak głośno, które mają 3-4 elementowe jagi obrócone tutaj na Europę wschodnią. Dzisiaj akurat też miałem kilka QSO właśnie w 26 dywizjonem i praktycznie 3 QSO to prawie mieli elementy, mieli elementowe jagi tutaj właśnie obrócone w nasze strony i to były raporty ponad 9S, także no, antena na pewno ma bardzo wielkie znaczenie. Mikrofon do ciebie, Bart. No dokładnie w 100% się odebrałem, także no. No także musisz chyba Zbyszek zmienić sprzęt na taki prosty sprzęt, jakieś tam krótkofalewskie, jak to się mówi, HF-owskie radio, musisz kupić sobie normalne jakoś Lincolna. O, także to będzie lepiej szło. No nie no, zaraz się tak nie zrobię. Chociaż ja nie mówię, że Lincoln to jest złe radio, bo sam miałem Lincolna i niestety go z bólem sprzedałem, ale akurat miałem co akurat innego kupić tutaj do mojego zestawu. Także Lincoln zawsze będę go, jak to się mówi, słowi błogosławił, bo to jest jedno z najlepszych radii na świecie. No, także fajnie. Dobra, dzięki Bartek, być może akurat z tobą język też będzie chciał coś zrobić, łączność, więc ja się będę żegnał, będę kończył. Także do miłego, dalekich potwierdzonych jeszcze dzisiaj, bo na pewno jeszcze u siebie to tam godzinę dłużej i tak wszystko słychać, także fajnie. 26 Alko-Eko 102, 161, Bravo Delta 173 dla ciebie, Bartek. No dobra, fajnie, dzięki, tutaj zobaczymy jeszcze. Browar, odezwij się proszę. No jestem, raz, dwa, trzy, cztery. Browar, ja normalnie chyba muszę radio ściszyć. Nie no, w tej chwili jest lampa, bo nie ma, ale cały czas zostało, nie to przestawać, ponieważ wiesz, że im więcej zrabiam lampę, tym będzie wtedy więcej lampy wychodziło, ale nie chcę przestawić, ponieważ tutaj nie wiem, jakie jest złe w tej chwili, także nie chcę tego uwalić. To w każdym razie między tutaj jakieś 80, to cały czas się waha, nigdzie na godzinę 11, mikrofon taki M97. No kurde, grzmisz ładnie, idzie, ładnie. Dobra, ja kończę nagrywanie, także kończę też łączność, idę wrzucać filmy na YouTubie, bo to kurde troszkę waży, troszkę potrwa. Także dobra, fajnie, dzięki chłopaki za łączność, także 73, także wszystko jest uwiecznione, także za chwilę na YouTubie. Zbyszek, pozdrawiam, 73. Czy jest jakiś break dla 26 Echo 102?